No, w Nowoolsztyńskich cmentarzy zbieramy. Dziękuję serdecznie. Puszki trzeba było większe wziąć, nie taką maliznę. Co się zrobili? Teraz nie chcę wejść. No, weszło. Dziękuję bardzo. No, od Nowoolsztyńskich cmentarzy. Cześć, cześć, cześć. Tam wszystko dobrze? Tak, dobrze. Dobra, tamtą sprawę to też załatwia. To, żeby się przeprowadzili do Berlina. A, no tak. No. Świetnie, bardzo dobrze. Pan dyrektor potrząsa, ale ja nie. No ja staram się tak zachęcić ludzi do tego, żeby zauważyli, że się zbiera te pieniądze. A jak panu dyrektorowi się... Super, świetnie, bardzo, bardzo świetnie. No właśnie, ja tam z Ireną czasem rozmawiam, to właśnie ona mówiła. O, dzięki, dzięki. Dobrze, zapraszamy, dzień dobry. Tu ulotkę proszę sobie wziąć. A znaczek chce pan? Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, tylko takie drobne. Proszę bardzo. Nie ma sprawy, sekundę. Proszę uprzejmie. Ja też uporządkuję. Tak, jeszcze. I tu ulotkę proszę bardzo. A znaczek może pani chce? To proszę sobie tutaj śmiało odkleić. Odkleić taki znaczek. O, tak, o, już odkleiłam. O, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo, dzięki. Zapraszamy państwa serdecznie do udziału w feście. Już wróciłam, ale nie dostałam tej nalepki. Proszę bardzo, to jest informacja o tym, co się w związku z akcją dzieje. Już do jednej puszki wróciłam, ale tak. Jerzy nie dał mi nalepki. Tak. Ale to ja w kieszeni mam drobiazgi, tylko już więcej nie wiem. Nie ma sprawy. Tak. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Zaraz ci dam nalepkę, chociaż swoją. Dobra, dzięki. Bo tak, właśnie Jerzy mówił, że się odklejają. Tak, odklejają się, bo wilgotne. Kłaniam się państwu. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie wszystkiego dobrego. No niestety, niestety. Proszę, a to znaczy, że to sobie odkleić, dobrze? Bo ja nie mam możliwości. O. Jest, i przykleić proszę, tak? Tutaj na ten. O tu, o, no. Widzicie jak ja, teraz się tak licznie. Każdy ma ręce zajęte. Ja tu mam też jakąś propagandę, ale nie mam jak to rozdawać, nawet bo ręki nie mam. Ponieważ nie ma mojego pana prezydenta. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, o! Zaraz, Boże, ale mnie tak zdrabiały ręce. Jak no, mówi, panie on, Wacławie, tak nie to na dobry początek. Tak. No coś. No nie dobra. Przepraszam. To, mam tak rękę. Gdyby nie to, że pan pewnie nagrywa, to bym coś powiedział. Miło, miło spotkać, ale pogoda jest. To zmiana. Dobra zmiana. Dobra, zmiana. Dobra, okej, nie ma sprawy. A kończycie? Tak, kończymy. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Panie profesorze, o, w tę stronę patrzymy i będziemy na zdjęciu. Na Olsztyn 24. Tu jestem. Tak jest, no. Pozdrawiam. Bogaci ludzie. Serce, bogaci serce. Tak jest. Panie Wacławie, o. Młodzi, prawda, o. Sąsiedzi. Sąsiedzi też, tak.
Chociaż teraz już nie. No troszkę mniej, ale nadal. Ale jest. Nie tak daleko. Tutaj mam różne ulotki, ale rąk mi brakuje. Dzień dobry, dzień dobry. Ale jakoś sobie poradziły. No, proszę, to się rzuca pieniądze. No to profesorski pieniądz teraz pójdzie tutaj. Panie Sławie, to są tutaj o tak. O Jezu, nie mam ręki. Pozwoli pani, ja to jakoś tą tam powpycham. No, o mojej już wspomnę, o tej metalowej puszki. No, pani, teraz pani Wacławie, co profesor wrzuca? No. No, wrzucaj, tak. Dziękuję. No, dziękuję. O, oj, co, kolega. Ty zacznij trafisz? No, o, brawo. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Chodź, idziemy dalej. Bardzo dziękuję. No, ta pogoda na czysto. Chyba z 11 raz tutaj stoi, ale nie pamiętam. A tak źle było. No tak. Nie zorganizowany to. O gramie tym nic nie mógł, ja dałem numer. Dzień dobry, widzę. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo nam miło. O, dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. I dla mnie bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Również wszystkiego dobrego, ja wam widzę. Taka pogoda. No tak, tak. Wszystkiego dobrego, do widzenia. I co? Ja mam wielki, dla was. Ale tak też to chyba nie było, co? Ja się nie było. Bo tam... Ja przez chwilę tak siedziałem. Tak? Ja tam rozmawiał kiedyś. Dzień dobry, witam serdecznie. O, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Takiego dobrego. Dzień dobry, dzień dobry. Panie prezydencie, po raz 14 spotykamy się na olsztyńskich cmentarzach. Spotykamy się, bo warto wspierać tutaj nekropolię i te kroki, bo to nasze dziedzictwo. Tak, nasi mieszkańcy są bardzo hojni. Dzielą się pieniążkami na odrestaurowanie naszych zabytków w tych cmentarzach, bo przecież wiemy doskonale, że mamy już wiele cmentarzy również w naszym Olsztynie, dziękuję pani serdecznie, zamkniętych, starych, ze starymi nagrobkami, które wymagają właśnie odrestaurowania i że tych pieniążków zawsze za mało. Miasto, a więc nasza wspólnota samorządowa wspiera wszelkiego rodzaju działania, które polegają na odrestaurowaniu zabytków. Ale wiemy, że jest tak tego dużo, iż nie jesteśmy w stanie krótkim po prostu wszystkiemu sprostać, podołać i doprowadzić je do należytego porządku, a wobec tego kwestujemy razem z komitetem, który już, jak powiedział pan słusznie, od 14 lat bardzo zachęca zarówno osoby znane, osoby, które zbierają do puszek te pieniążki, jak i naszych mieszkańców, którzy są hojni, którzy lubią się dzielić swoim skromnym, ale zawsze tymi pieniążkami, żebyśmy właśnie w jak najszybszy, najlepszy sposób mogli po prostu odrestaurowywać i wracać pamięcią do tych wspaniałych mieszkańców Warmii i Mazur, którzy tworzyli naszą historię, naszą tożsamość i o których nie powinniśmy zapominać. A więc jestem przekonany, że zbierając te pieniążki przyczyniamy się do, tak jak powiedziałem wcześniej, odrestaurowania tych zabytkowych cmentarzy, a jednocześnie do pamięci o tych ludziach, którzy stąd pochodzili, którzy tutaj tworzyli naszą historię i którzy również przyczynili się do rozwoju tych ziemi. My pierwsi.
Dobry, zbieramy na pomnik. Dobrze, dobrze, że zbieramy. Nie to kartę może pani zostawić się z kim. Proszę bardzo. No, czekaj, ja ci pomogę może, no spróbuj. No ja potrzymam. Wejdź do buzi, tak? Proszę bardzo, o. Piątkę przybić dziadkowi Wojtkowi, dzięki piątkę bardzo. I naklejkę tu od razu, proszę bardzo. O, piątkę dla dziadka Wojtka. A i jak, a co, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Zapraszamy do skrzyneczki. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. No. Wychowanie patriotyczne. Zapraszam. Proszę przyjemnie. Do 13, oj, to będzie duże szczęście młodzieży. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie. Okej, idziemy, dziewczyny. Proszę bardzo. Ale co, resztę też wrzuć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A bo to zimno troszeczkę się zrobiło, młodzież rękawiczki założyła i to. Dziękuję bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję bardzo. I zapraszamy, proszę Państwa. Grosik do 13. Grosikiem do 13 zapraszamy. Grosikiem do 13. Może tutaj jakiś grosik na coś. Marcin, tak? Szylek pani, bardzo proszę. A czemu? Zapraszamy. A co to jest? Zapraszamy. Proszę Państwa, telewizja. Ja zawsze chcę. Ciebie tam też. Tak, ja chcę, żeby byłyby, no, odrestaurowane. A zatem z grosikiem do 13. A ja wam panom życzę proszę. Wszystko dobrego, dziękuję bardzo. I z grosikiem do 13 zapraszam. Prosiłem do 13. Ja nie patrzę, może być 100 złotych. Dzięki uprzejmie. Dzięki bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dzięki bardzo. Proszę bardzo. Może panie tutaj muszą jakoś grosić chociaż na odnowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy, zbieramy na cmentarze, na pokoje na i do trójki do 13. Widzi pan jeszcze i nie mam. O Boże, może pani coś tutaj na odnowę zrobić? Jak można, bardzo proszę. No, dziękuję bardzo. No młodzi, szczęście będziecie mieli, no. Zapraszamy. Prosicie do 13, proszę Państwa. Prosicie do 13. Dziękuję. Może panie jakiś grosik chociaż. Grosikiem do 13.
Zapraszamy. Pójdź prosić do 13. W tej chwili będzie miało. A do pomocy będzie bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co ty masz? Proszę do 13, zapraszam. Zapraszam. Ratuj mi cesarzy.